Dzień dobry. Dzień dobry, moi drodzy. Artur Medar z tej strony. Vlog Jakość. Życie daje mi ostatnio sporo niezgodności. I o tym porozmawiamy. Co robić, jak się pojawiają niezgodności? Nie tylko w jakości, ale też w życiu. Bo trzeba coś robić. I trzeba się przyzwyczaić, że będą. Zapraszam. Pierwsza niezgodność dzisiaj. Miało być szybkie wybieganie na 12 km. Jak biegać w takim śniegu? Nie da się. Trzeba to zaakceptować. To jest pierwsza rada ode mnie. Musicie się przyzwyczaić do tego, że życie to jest zbiór niezgodności. Jeżeli chcecie coś zrealizować, przejść z punktu A do B, ta droga nigdy nie będzie prosta. Możecie mieć mylne spostrzeżenie na to wszystko z punktu widzenia produkcji, zarządzania jakością, gdzie te procesy w miarę wyglądają ok, gdzie proces produkcyjny daje w większości zgodności. Ale popatrzcie, jak wygląda proces produkcyjny. Tam jest wszystko ustawione na dany cel. Macie tylko te zasoby, tych ludzi, te standardy, które powodują, że realizujecie jakiś produkt, na przykład Mercedesa klasy A. A życie to jest ciąg niezgodności. Chcecie coś zrealizować, a nagle jesteście chorzy. Nagle spada pół metra śniegu. Nagle wasze dziecko choruje albo nie śpi całą noc. Nagle wasz szef deleguje was do innego zadania. Nagle łapiecie kontuzję. I musicie reagować w odpowiedni sposób. Ale musicie zacząć od tego, żeby to zaakceptować. Najgorsze, co możecie zrobić, to się frustrować, że coś jest nie tak. Dlaczego to mówię? Bo ja się przez ostatnie 3 dni cholernie frustruję, bo nic nie wychodzi. Nic nie idzie tak, jak powinno być. Wszystko się sypie. Staram się jakoś z tym żyć i staram się coś robić. Ale czasami muszę sobie przypomnieć te najważniejsze rzeczy. Pokażę wam zaraz fajny przykład. W sumie się dobrze biega. Miałem w ogóle nie wychodzić na bieganie. Jednak się zmusiłem. Zasada 2 sekund. Też wam kiedyś o tym powiem. Wracając do niezgodności w życiu i w produkcji. Wyobraźcie sobie, że porównujecie życie do linii produkcyjnej. Macie linię produkcyjną, która produkuje Mercedesy klasy A. I wyobraźcie sobie, że macie zrobić 500 Mercedesów. Gdybyśmy wzięli taki chaos, jak jest w życiu, to we wtorek dostalibyście na tą linię produkcyjną zderzaki z Dacia Logan w kolorze różowym. W środę połowa załogi by zachorowała, przyszłaby do pracy, bo wy nie możecie sobie wziąć wolnego od życia. Ale wtedy żyjecie na 30-40%. Jest taka produkcja szoby na 40%. A w czwartek wszedłby szef linii produkcyjnej Mercedesów klasy B i powiedział, że przejmuje tą linię produkcyjną. Tak jak was czasami przejmuje Netflix, YouTube czy inne medium. Jak zachować zgodność na takiej linii produkcyjnej Mercedesów? Nie da się. Tak samo w życiu nie da się zachować zgodności cały czas. I to jest najważniejsze. Nie oczekujcie perfekcji. Nie oczekujcie od tego, że będzie wszystko się układać, bo nie będzie. Musicie być na to przygotowani. Musicie mieć plan reagowania. Co zrobić, gdy będzie coś nie tak? Bo zawsze będzie coś nie tak. Najgorsze, co możecie zrobić, to zrezygnować ze swoich celów i ze swoich postanowień. Zastanówcie się, jak szybko wciskacie reset, gdy coś się pojawi nie tak. Bardzo ważne jest, żeby go wcisnąć jak najszybciej. Zorientować się, że idziemy w złym kierunku i dokonać dobrego wyboru. Bo to wszystko się nakłada i złe nawyki też się nakładają. Zaraz wam o tym też opowiem, bo to też z Atomic Habits fajny przykład. Sypie. Nie chcę wam marudzić, bo wiem, że nikt tego nie lubi. Chcę wam dać kontekst tego, co się stało u mnie. Najpierw wysypał się strona polishjakość.pl. Najważniejszego kursu, który wydaję w tym kwartale, do którego zaprosiłem jednego z najlepszych ekspertów, jak nie najlepszego z Excela. Wszystko się wysypało. Siedziałem po nocy, po godzinach, żeby to postawić. Później rozchorowała nam się opiekunka do dziecka. Więc mamy jeszcze małego na głowie więcej czasu niż normalnie. Później doszły sprawy rodzinne.
Potem Akademia Cer się wysypała w piątek. I tak dalej, kumulacja. Kumulacja. I frustracja narastała. Tak bardzo, że no posypało się później wszystko. Myślałem, że bieganie to jest ta stała, którą lubię teraz. Która mi pozwoli wrócić na odpowiednie tory. Zacząłem coraz lepiej biegać. No to spadł śnieg. Tyle niezgodności naraz. Żaden proces by tego nie wytrzymał. Większość fabryk już by się zamknęła. Pozwalnialiby ludzi. A my musimy żyć dalej. Dlatego to nagrywam, żeby sobie przypomnieć, co trzeba zrobić. Zaraz wam powiem jeszcze troszkę więcej. No i dobra, czas do domu. Nie, żarcik, to nie mój dom, ale kiedyś może będzie. Albo podobny. Dlaczego wam o tym wszystkim dzisiaj mówię? Żeby wam pokazać, że ja też mam gorsze dni. Żeby wam pokazać, że praca, że firma, że życie to nie są tylko sukcesy, jak kreuje duża część ludzi w mediach społecznościowych, na YouTubie, gdzie pokazują nagrania od sukcesu do sukcesu, posty od sukcesu do sukcesu. Instagram jest przesiąknięty sukcesem. Nie wierzcie w to. To jest ściema. I jeżeli będziecie to oglądać, to będziecie żyć w jeszcze większej frustracji. Każdy ma gorsze dni. Najważniejsze to jest to, żeby w takim momencie się zatrzymać, wziąć kilka głębokich oddechów, zrobić coś, co lubicie robić, podnieść sobie poziom trochę endorfin i zastanowić się, jak można wyjść z tego kryzysu albo B, przeczekać go. Bo ja zapomniałem o fajnej sentencji, którą sobie przypominam w takich trudnych chwilach. I to nie będzie ani Arystoteles, ani Epiktet, ani Paulo Coelho, to będzie zespół Lemon. Moi drodzy, jest taka fajna piosenka, ich utwór muzyczny. I padają tam fajne słowa. Żadnego końca świata dziś nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Nie będzie końca świata. Wrócicie na odpowiednie tory, tylko potrzeba czasu. Nagrywam to też dzisiaj, bo wczoraj był ten cały Blue Monday. Czyli najbardziej depresyjny dzień w roku. Naukowcy tak coś obliczyli, oczywiście amerykańscy z Ohio pewnie. I wyszło im, że trzeci poniedziałek nowego roku to jest najgorszy dzień, kiedy wszystkie postanowienia padają, kiedy wracamy do starych nawyków, kiedy nam się nie udaje czegoś zrealizować. Więc może też jesteście w takim dziwnym miejscu obecnie. Może was to jakoś podniesie na duchu, naprowadzi na odpowiednie tory do tego, żeby walczyć z niezgodnościami w waszym życiu i kierować się do tego miejsca, w którym chcecie być. Ja wam jeszcze w domu pokażę stronę z atomowych nawyków. James Clear pokazuje, co się dzieje, jak wybieramy źle. Jaka jest później kumulacja w dół i do czego to prowadzi. Zostańcie ze mną. Lepiej zrobić byle co niż nic. Miałeś 12 z 7,5. Trudno. Zejdzie to. Ten śnieg będzie 12. To właśnie ilustrację chciałem wam pokazać z atomowych nawyków. Kończę tą książkę. Czytam ją co roku. Już trzeci raz. Dobry wybór, później zły wybór, dobry, dobry i tak dalej. Rzadko kiedy zdarza się dzieje, że robimy same dobre wybory. Niestety, często jest tak, że pierwszy zły wybór powoduje zrobienie kolejnego złego wyboru. Jeżeli ktoś z was próbował kiedykolwiek trzymać dietę, to wiecie pewnie, że jak zjecie pierwszy posiłek niezdrowy, to już później jest łatwo sięgnąć po coś słodkiego, później może po jakieś piwo, jakiś alkohol i to wszystko się sypie. Dlatego, kiedy dokonujecie złego wyboru, kiedy robicie coś wbrew swoim standardom, co wiecie, że nie przynosi wam korzystnych rezultatów, to trzeba w miarę szybko to zauważyć i się opamiętać. I czasami ja wiem, że będą takie dni, że będą same złe wybory i mi też się takie dni zdarzają. Jeżeli jest jeden taki dzień, to nic się nie dzieje. Jeżeli takich dni jest 10 pod rząd, to coś jest nie tak, zmierzamy w bardzo złym kierunku i gdy się tam znajdziemy, to będzie bardzo trudno wyjść z tego miejsca. Dlatego warto się wcześniej odciąć i zrobić takie review, zrobić coś dobrego i zacząć tak jakby nie od nowa, ale postarać się wrócić na odpowiednie tory. Jeżeli pomogłem choć jednej osobie tym wideo, to się bardzo cieszę.
Na koniec chcę Wam powiedzieć jeszcze, że jutro kończymy zapisy na policzjakość.pl bez polskich znaków. Najlepszy kurs, który wydaję w tym kwartale, być może nawet w tym roku, z Excela, bardzo obszerny. I na pewno Wam się przyda, jeżeli pracujecie w zarządzaniu jakością, bo jak już tam jesteście, to wiecie, że Excel to jest podstawa. A jak będziecie go znać dobrze, to będziecie w fajnym miejscu. Dokonajcie dobrych wyborów. Dziękuję Wam za dzisiaj, moi drodzy. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia jeszcze kiedyś. Artur Mydlarz.